Polski dyplomata został pobity na pokładzie samolotu rosyjskich linii lotniczych Aeroflot. Sprawca został zatrzymany przez policję. Do zdarzenia doszło w środę. Dyplomacie na szczęście nic poważnego się nie stało. Przeszedł niezbędne badania lekarskie i powrócił do Polski. Według świadków sprawcą była prawdopodobnie osoba niezrównoważona psychicznie. Ambasada zażąda teraz wyjaśnień od strony rosyjskiej i pociągnięcia sprawcy do odpowiedzialności. O sprawie poinformował na Twitterze dyrektor Biura Rzecznika Prasowego MSZ Artur Lompart. Wielka awaria kart płatniczych Mastercard usunięta. Nie działały wypłaty z bankomatów. Problemy z płatnościami kartą występowały we wszystkich bankach w Polsce. Po godzinie 21 Mastercard poinformował o usunięciu awarii i przeprosił klientów za niedogodności. W sklepach i na stacjach paliw tworzyły się duże kolejki. Klienci nie mogli zrealizować płatności. W Polsce awarie potwierdziły m.in. mBank i BZWBK. Problem z płatnościami kartą dotyczył nie tylko Polski. Z podobnym na początku czerwca zmagała się Visa. W Polsce może zabraknąć samolotów wojskowych, alarmuje dzisiejsza Rzeczpospolita. Wszystko z powodu odsuwania w czasie decyzji o zakupie nowych jednostek bojowych. Obecnie polscy piloci wojskowi mają do dyspozycji samoloty bojowe Su-22, MiG-29 i F-16. Rosyjskie jednostki służą już 30, a nawet 35 lat. Za kilka lat takie samoloty trafią do muzeów. Tymczasem proces wyłaniania ich następców wciąż się opóźnia. Pod koniec grudnia MON otrzymał propozycję od 5 podmiotów, w tym 4 producentów myśliwców. Po szczycie NATO czas na Wielką Brytanię. Prezydent USA Donald Trump spotka się z premier Theresą May. To nie będzie łatwa rozmowa. Trump skrytykował sposób przeprowadzenia Brexitu przez May. Przywódcy odwiedzą też wspólnie bazę wojskową, gdzie obejrzą ćwiczenia wojskowe. Później Trump uda się na zamek w Windsorze, gdzie spotka się z królową Elżbietą II. Wieczorem prezydent USA odleci do Szkocji. Tam spędzi weekend grając w golfa. Przeciwnicy Trumpa zapowiadają wielotysięczne protesty w Londynie przeciwko jego wizycie.